Dobra, zagramy sobie jeszcze jednego, ale potem będę już kończył. Więc to będzie ostatnia gierka na dzisiaj. Pam, pam, pam. Pam, pam, pam. Nie wiem, czy to było. W Hearthstone nie ma czegoś takiego jak misplaya, bo nie da się misplayować w rzucaniu monety. O Boże, chłopie, a no jebaś. Szczerze to dziwię się, że chcesz grać w TFT po tym, jak się, po tym co się działo podczas z czatem podczas gry w LoLa. Wiesz co, tu jest spoko, bo jestem tak skupiony na grze, że nie czytam tam tych wszystkich super porad, nie? Pod tytułem nie leveluj! Leveluj! Nie leveluj! Leveluj! I to są cztery wiadomości kurwa z 10 ludzi, nie? Albo no, mój idol, muszę przyznać. O, zniknęło z czatu. Czekaj, może znajdę tak. Mój idol póki co to jest... Zawsze jak grasz Blade Masterami Blade Masterami. Ojej, co się stało? Zawsze jak grasz Blade Masterami Master i musi mieć RFC, inaczej szybko odpadniesz. Jak jestem w top 4, nie? To mi chłop coś takiego pisze. No to jest kwintesencja tych wszystkich porad. Też kwestia tego, że większość streamerów TFT streamuje z poziomu Mastera, Challengera, ludzie dużo się naglądali. A nie do końca wiem, co to ma do rzeczy. Dziękuję, Hektaflon. Można ze mną zagrać? Nie. Jestem odludkiem, nie mam przyjaciół. Dostanę golda jeszcze? Czy nie? Bez dyskusji. Pod urokiem na pewno. Ten świat będzie pierwszym krokiem na mojej drodze podborów. Ile co to robiło? Okej. Chrono. Nie ma buildu pod chrono, nie? Astro Snipers, a to nie to. O, RFC. Zasięg posiada. Atak posiadacza tego przedmiotu zostaje zwiększony o 200, jego ataki podstawowe nie mogą spudłować. No chuj, nie będzie. Widzie w ogóle Caitlyn? Kate. Cybernetic.
A nie wiem, może sobie spróbuję zrobić takie chrono. Chrono. Nic nie ma. Buntownik, ple, 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 ple. Nic nie ma. Zobaczymy. Czekaj, czekaj. Czekaj. Chwilę. Daj mi sekundę. Przeczytam sobie tylko coś. Ale na przykład, mając wysoką rangę na obu serwerach, mogę mówić, że coś spierdolił, bo on nie widzi błędu włożenia kosy statyka zamiast spellcrita, a jeżeli mu napisze i przeczyta, to już będzie grał następnym razem poprawnie. Po czym piszesz... Pat, zbudowałeś RFC, pójdziesz pod Szako, Kary albo znowu Master, czyli zbierasz mnożne gwiazdy i zbierz Szako i Core itemy. To jest właśnie wytykanie błędów, mówienie co mam robić. Tak, tak, perfekto. Naprzód, a nie na tył. Ale jak samokrytyki nie ma w twoim życiu, to nie będę udzielał po prostu. Bez dyskusji. Samokrytyki. W moim życiu nie ma. Samokrytyki. Ironiczne. Dosyć mocno. Honorem. Pod urokiem, na pewno. Na początku walki przed tego, to takie dziwne. To chyba nie jest do tego. Niech leży na razie. Co robią snajperzy? Więcej szanów masz niż poprzednio w rundzie 4-1. Czasem się łądzie. Jaki snajper by się przydał do tej babki? Pirat, maszyna wojenna, taki frajer, chronomistrz, okej. Okay. Osiłek, maszyna wojenna, cybormistrz, miecza astralny, coś tam, czarodziej, ble, ble, ble. No, drugi. Czyli oni teraz co 3 sekundy dostają 15% atak speedu? Ciekawe.
1,40, 1,50, 1,60. Przyszłość boli, co nie? Ty, ale fajne. Jakiś hologram. Jaki budżet deck polecasz na ten moment? Pff, nie mam pojęcia, bra. Zaraz zakończę, tylko zrobię rundę. Działo naładowane. Nie mam pojęcia, jakie są budżet deki. W sensie, co może być tanie. Nie wiem, Totem Szaman może? Albo jakiś agro rogue? Jaką masz rangę na TFT? Silver 4. Czemu nie budujesz banku? Te Ezreale by się znalazły. Bez dyskusji. No tak. Zaklęcia posiadacza tego przedmiotu mogą trafiać krytycznie, pada to obrażenie go. Na początku walki to nie. To też nie. Ta iskra nie. Może to? Nie ma tutaj nic za specjalnie interesującego info. Lutilster, RC, Guardian, Infinity Blade, jakieś dwa itemy, których nie znam. To sobie poczekam. Iskra jest bardzo dobra. Wrogowie mają odporność na magię zmniejszoną 40%. A kiedy rzucą zaklęcie, różne porażenia otrzymują porażenia magiczne. Mówisz, że to jest dobra. Czas człowieka dobiegł końca. Windrow, ale nie pokazuje mi, co robią te itemy. Więc wiesz, co mi z tego, że pokazuje mi brylantową rękawicę, jak pojęcia nie mam, co za item. Miau. Czyli brakuje mi jeszcze jednego typa, tak? Żeby mieć... 6. Mam 4. Aha. Teraz albo nigdy. Nie ma odwrotu. Okej. Okay. Możemy jeszcze wymienić. Kurde, snajpera. Nie wiem, czy skipnąłem wszystkich snajperów. Zawsze gotowy. Będzie tak. O, moja biedna Caitlyn zostanie zabita. Ale reszta daje sobie radę. Feel good. Przyszłość boli, co nie? Wlej to słabie Magic Resisty. Czy mam TikToka? Nie. Możesz 8 mieć. To chyba ciężkie jest. A powiedzcie mi taką rzecz. Czy tutaj podział obrażeń... Chwilę, który z nich jest chroną? Eza mam. Tu mam łuk. Chyba Eza sobie wezmę, nie?
Powiedzcie mi, jak tutaj są obrażenia podzielone? Ataki postaci to są zawsze normalne obrażenia, a jak używają ulta, w sensie jak naładuje mi się mana i puszczają ten swój czar, to są magiczne, tak? To nie jest tak, że jest caster, który ma autoataki magic damage'em, nie? Teraz tak, co ja tu anioła stróża pierdolnąć mogę? I ostrze. Dobra, zrobimy tak. Nie zawsze jest Jaina, co zmienia auto damage na magic. A, okej. Teraz albo nigdy. Czekaj, co? Najedz na mieczyk nad pierwszym gościem w lobby. No zabijesz, kurwa. Dobra, dawaj mi 6 chrono i będziemy, nie wiem, co robić. Ale raczej nic. Mroczna gwiazda, infiltrator, coś tam. Cyborg, miecz miecza, buntownik, osiłek, buntownik, miecz miecza, cyborg, rezerwa, maszyna wojenna. Maszyna wojenna, astralny protektor, kosmiczny, coś tam, czarodziejka, cyborg. Aaaa! Może tak, gwiazda, snajper. Ja już nie zdążę. No trudno się mówić. A, dobra, teraz to może być. Nie wiem, masz. Masz dziucha, ciesz się. Osiłek, czarodziejka, coś tam, czarodziejka, gwiazd, nie. Buntownik, kosmiczny pirat, nie. Chronomistrz. Tak, na chwilę to mogę tak zrobić. Z honorem. Okej. Dobra, czyli mamy 6 chronomistrzów. A to chyba i tak nie te rady. Oni mnie rozjeżdżają, kurwa, jak są, what the fuck? Czemu to jest takie okrutne? Why? Wszyscy mają pełno 3 gwiazdek. Ten na przykład nie ma. Dobra. Mózg mi się... Aha. Wspaniale. Niech będzie tak. Astronauci, buntownik kosmiczny. Thank you.
No tak mało brakło, ale brakło. Jeżeli chcesz, mogę ci odpowiedzieć na wszystkie pytania na jakimś komunikatorze odnośnie TFT i dać trochę tików. Nie, dzięki. Nie trzeba. O nie, ja ze snajpera wchodziłem. Dorzucimy ze snajpera. Mamy tak, Shena jednego, brakuje nam jeszcze Shenów dwóch. Tutaj mamy takie, brakuje nam jednej Caitlyn. Brakuje nam tych i tych. Na wypasie. No, ten ult całkiem niezły. 2,5 ataka na sekundę, nice. Szukaj aż. Dlaczego? Wiecie, ogólnie jest prosta zasada, nie? Życie to suka. A tak naprawdę to... A, aż jest świetnym tym. Tak naprawdę to lubię wiedzieć, dlaczego mam na przykład szukać aż. To jest chrono, nie? Nie wiem, wezmę sobie. Jest snajperem. Git. Git good. Znaczy ona... Wszyscy sojusznicy. Kurde, jak się miałoby ich 8. Co to jest za postać? Te dwie ostatnie, to jest Xerath i kto jeszcze? Buntownik, laserowiec, nie. Wayne. Czekałem na to. No to by trzeba dać Ashe, nie? No to wiem, że jest to sobie bez sensu trochę. Riven i Thresh. A, Riven i Thresh. Riven i Thresh. Ashe z którego jest tieru? Ashe z trzeciego, z tego co widzę. Naprawdę gnoju, żeś mi przyciągnął kuźwa moją Caitlyn. Oż ty paruwo jedna. Au. Potrzebujesz jeszcze Spear of Shojin. Nie wiem, co to jest Spear of Shojin. A, to z maną, dobra, pamiętam. Z honorem. Czas człowieka dobiegł końca.
A nie będzie. Myślę. Potrzebuję jeszcze jednego Shena. Blood Tearster to jest. A nie, o! Jest Inspirosa na zamówienie. Tylko problem jest. Chwilę. Bo my tutaj mamy jeszcze jedną opcję. Dobra, 8, kurde, ale będzie strzelanko. Ale atak speed rośnie. Ale napierdalają. No dobra, akurat dostali stula wszyscy. Pem, 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 pem. 4 ataki na sekundę. Łopanie. Nie wiem, czy tam Asze nie było tak, by the way. Naprawdę? Ja to mogę. To mogę wymienić. Patrzcie, jak ona napierdala! 5 ataków na sekundę! Oj, ale śmieszne! Poproszę. Poproszę, Messie. Riven, Wukong. Mogłem dać Demetraszowi? Może i mogłem. Nie mówię, że nie. Ty, a co to są za jakieś kropki? Da się to zabrać? Nie da się. Bóg TFT, ta. Chyba Bóg TFT raczej. No, co tu się jeszcze klepie? Zawsze gotowy. Czy to jest Asher? Kurde, nie mam pojęcia. Wezmę Eza chyba. Drugi Sojin. Ale po co mi ten drugi Sojin? Aha, natreszał. No w sumie. Może to nie byłoby głupie. Teraz tak, czy my chcemy... Nie no, chyba chcemy to sprzedać, nie? Masz, trzymaj chłopaku.
Czyli tu mi brakuje po jednym. Co to kurwa robi? A tu mi brakuje dwóch. I ona w pewnym momencie dostała jakieś wylewy, trzeba pierdalać pod nim za pociskiem. Śmieszny ten build. O Boże, prawie się o kabel zabiłem. Dobra, mam Aszę. Co ja teraz chcę z tą Aszę zrobić? Czy ja chcę sobie wylewelować 9 poziom i dorzucić ją na stół, żeby ta jeszcze więcej damage'u robiła? Dobra, niech będzie tak. A co to było? Nie do końca mi się to podoba. Panie Grzegorzu. Panie Grzegorzu. O nie, co on przyciągnie? No nie, daj kurwa, że ją przyciągnął. A miało być tak pięknie. Kurwa, dwie walki przejechałem. No nie. Kefira, ty tak naprawdę? Naprawdę, stary? Jak po prostu wpierdalasz się na czyjś stream i napierdalasz, że zapraszasz na swój? Nie no, to jestem pod wrażeniem.